A oto kolejny odcinek z gry Victoria 2. Jestem Draszan, a to jest nasza Brazylia. I tak sobie zauważyłem, że Paragwaj nie ma już z nami sojuszu. Tak więc, guess who's coming? Ja wciąż mam za mało żołnierzy, żeby... Nasi ludzie mieli wystarczająco... São Paulo del Rey. Czy to jest São... No tu. Dlaczego tutaj potrzebujemy żołnierzy? No chodźcie, 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 żołnierze. Castro. Gdzie jest Castro? Castro. Tu. Tutaj też żołnierze. Co jest kolejne? Cajueira to... Nie, to nie tu. Oeiras. Oeiras. Tu. Tu też żołnierze w takim razie. Co dalej? Cajueira. Cajueira. Tutaj. Żołnierze w takim razie. I gdzie jeszcze? Teresina. Teresina. A no to tu, gdzie porta, gdzie Oeiras. No to dobra, to tyle. Niech ci żołnierze nam przybędą. Potrzebujemy ich. Mogę zawołać sojuszników? Ktoś... O, wszyscy praktycznie dołączą. Fajnie. Ale ja nie chcę tylko i wyłącznie Mato Grosso. Ja chcę cały Paragwaj. I zdobędę cały Paragwaj. Tylko muszę zdobyć jakąś prowincję, żeby zyskać odpowiednią ilość punktów. Proszę bardzo. Paragwaj ad war goal. Humiliate. Albo od Argentyny bym coś zabrał. Tania stal. Oj, Argentyno, Argentyno. Zaraz zmobilizuję swoje wojska i zobaczymy. O, i proszę bardzo. Acquire State. Co można od ciebie zyskać? Region. Corrientes. No, Corrientes, bo tak głupio to wygląda, jak się w nas tak wpijasz, śmiesznie. Więc proszę bardzo. Okej, okay, nawet nie musieliśmy się uporać, nawet nie musieliśmy walczyć z Paragwajem. No i widzisz, widzicie Duńczycy, co zrobiliście. Teraz przez was jakieś tam nacje, którymi nikt się nie przejmuje, będą popadać w bankructwo. I każdy będzie na nich zyskiwał casus belli. To była sekretna policja, oczywiście. W 33 tysiące ponad zwykłych ludzi, którzy chcą walczyć dla naszego kraju. Idźcie oblegać i ginąć w trakcie oblężenia.
Oczywiście liberałowie wygrywają. O! Sojusz od Hiszpanii? Niby dlaczego. Nie wyszliśmy ze sfery USA. To jest dziwnie. Ekwador. O, świetnie. Udało się. No to pomalutku, powolutku zwiększamy naszą potęgę w Ameryce Południowej. No i teraz Argentyna wygląda tak, jak powinna. Nie chcę walczyć z USA. Przynajmniej miałbym jak walczyć o niepodległość. Oni mają ile wojska? 82. To ja podziękuję. Podczas gdy ja maksymalnie... O, właśnie. Oni mają podobne. Podobną technologię do naszej. Ciekawe. O, w ten sposób. O, jest. Ludzie zaczęli migrować. Wreszcie. Uciekać... Czemu uciekacie do Ekwadoru? Nie uciekajcie do Ekwadoru. Mój kraj jest taki piękny. Na przykład przydaliby nam się ludzie w wojsku. A, myślałem, że wy nie jesteście połączeni. Bo przydaliby nam się jacyś farmerzy. Nie no, nie farmerzy nie, ale... Przydaliby nam się jacyś ludzie, którzy będą chcieli pracować w fabrykach. O! Przybywajcie do nas. Ojej, jak to rośnie z powodu tej całej choroby. Miejmy nadzieję, że ono szybko minie i przestaną ginąć ludzie. Zaczną ginąć ludzie. Socjaliści nie potrafią przekroczyć tego progu 20%. O jest, wreszcie, 20%. No kurde, prawie wszędzie mam zbudowane fabryki. Ale fajnie. Wreszcie jakoś to wygląda i też całkiem nieźle wygląda nasze wykształcenie. O tak, tak, tak. Stawajcie się socjalistami teraz. Urugwajscy nacjonaliści. Oczywiście. Przydałoby się od... od Peru na przykład dostać coś. Na przykład taką fajną prowincję tutaj. Pastaza. Okej, co jeszcze? Jakie są tutaj kampanie śmieszne? Minimum wage. No, nie mogę. Nie mam tylu socjalistów. Safe working conditions też nie mogę. To może dam wam za to... O, bardziej uniwersalne głosowanie. Co wy na to? Nie no, jak zyskam 11% całych, to będę miał za dużo i... No, bo Urugwaj jest nasz. Okupujemy go, to znaczy, że jest nasz. Tak? Tak. I dopóki go okupujemy, będzie nasz.
No tak, jest nasz. Co dalej? I będą się przy tym upierał tak samo. To jest też nasze. To też. I to też jest nasze. Korea, to też jest nasz. Czemu wy tutaj chcecie wybuchać? Z jakąś rebelią. Nie rozumiem tego. Co wy myślicie, że uda wam się zyskać niepodległość? Ludzie przebywają głównie z Rosji i z Niemiec. Ale też z Japonii. O, ciekawe. Ciekawe, dlaczego z Japonii emigrują. Nie powinni. A Kuba jest niepodległa, jest chyba reakcjonarystyczna. Pruski konstytucjalizm. Królestwo Kuby. No, fajny kolor mają taki. Tylko, że są satelitą Hiszpanii. No kto buduje to wszystko? Przestańcie. Dlaczego buduje... Dlaczego... Ile USA już nas zainwestowało? O. 167 tysięcy. Głupki. Głupki najgorszy. Zamiast inwestować w swój kraj, to w nasz. Że ich kraj jest nowoczesny w pełni, mają trzeci poziom. Na przykład dróg, znaczy lokomotyw wszędzie, a my tylko... O, my też trzeci. No, no to nas podbudowali. O, tutaj pierwszy. Tylko zastanawiam się, dlaczego Hiszpania chciała z nami sojusz. Ciekawe. Czyli bym teraz powiedział wojnę Portugalii. Portugalia jest słabsza od nas. To byście dołączyli do Portugalii? Pewnie tak. A szkoda, bo bym chciał tutaj zyskać coś. O. Więcej liberałów. Poproszę, dziękuję. O, Universal. Dobra, gdzieś jeszcze brakuje ludzi w KHO-Eirze, no to wiadomo. Tutaj może jacyś żołnierze by się przydali. Więcej żołnierzy w naszym kraju. Już 5% całej populacji to są żołnierze. Ja się zastanawiam, gdzie zniknęli wszyscy artyści. 2,5%. No to wreszcie mogę obniżyć te podatki. Nasza ekonomia jest... się ustabilizowała. I wreszcie mogę zapłacić tą... Kurde... Bo tracę pieniądze przez to niepotrzebnie. Płacić tą pożyczkę. Okej. Okay. Coś wreszcie się nam... A co to jest ten autorytarianizm, co nam to da? A, zmienia tylko kończy z nas. No kurde, wciąż zarabiamy za dużo. Za dużo mam pieniędzy. Przydałoby się zbudować jakieś fabryki. Albo, o, pomóżmy kapitalistom. A to kapitaliści tak budują chyba. Na kim chcą niby... Na nas? Nie, na Niderlandach, okej. Okay. Mnie to nie interesuje. Aha, bo to kapitaliści, bo oni są... Oni są strasznie bogaci, bo nie, w ogóle nie nakładamy na nich absolutnie żadnych podatków. Kapitaliści tak budują wszystko. No to w sumie dobrze. No. Jako, że epoka kolonialna się już w pewnym sensie skończyła, to... Staniecie się koloniami, a nie protektoratami. O kurde, czemu tak zaczęło wszystko rosnąć? O, ale migracji.
O kurde, tu USO 4, 5 tysięcy ludzi praktycznie. A do nas tylko półtora, ale to wciąż nieźle. Jesteśmy drugą największą nacją, do której przyjeżdżają imigranci. A głównie emigrują z Austrii, z Rosji. Z Austrii, z Rosji. Ciekawe. A, to tutaj. O, tutaj miałem coś naciśnięte. Aha, bo tutaj jest tak, bo mamy teraz podział na Brazylię. A nie, nie mamy. Dobra, myślę, że będzie podział na jakiś... Na przykład na południową Amerykę i Afrykę. Ale najwyraźniej nie. No, ja uważam się, że tutaj... Uważam się, no tutaj też jakieś błędy. Ja tutaj uważam, że zrobiłem, co mogłem. Tu worek załóżmy, o fajnie. Że zrobiłem, co mogłem. Mamy bardzo wyedukowane społeczeństwo. Mamy bardzo bogate społeczeństwo. O co jest? Coś stało, żebyśmy... O, mamy Johannesburg. To normalnie ma zawsze USA. E Boże, jakie USA, tylko południowo. O frujko, co tu się dzieje? O nie, najgorzej na świecie. Chiny się... O nie, najgorzej na świecie. Chiny się... zwesternizowały. I teraz tysiące Chińczyków przybywa do naszego kraju. Oni zaraz już nie będą mniejszością narodową, a kimś wielkim. Nie, naprawdę, w Johannesburgu. Dobrze, że tutaj zostawiłem jakieś wojsko. Nie możemy tego stracić. Tutaj jest strasznie dużo osób przybywa. Z powodu tego, że jest na złoto. Wszyscy chcą złoto. Wszyscy chcą złoto i przez to wszyscy przybywają do Johannesburga. Tutaj niech stoją te wojska. I do okolic też. A, to są właśnie ci Chińczycy. Już tutaj stają się bardzo dużą mniejszością narodową. O, jeszcze super, jeszcze... O nie, w Paragwaju wygrają anarcho-liberałowie. To będzie jeden z niewielu krajów, w którym anarcho-liberalizm się udał. No, przynajmniej rewolucja anarcho-liberalna. Ja bym chciał zobaczyć, na przykład, mogę jakoś zobaczyć, jak wygląda... Nie, nie mogę zobaczyć, jak wygląda w całych Chinach. Populacja. Ale w każdym razie ci Beifaren, to są Chińczycy. Więc doskonale już wiemy, co przybywa do naszego kraju w ogromnych ilościach. I być może za parę lat będzie ich więcej niż Afro-Brazylijczyków. O, no właśnie. Już mamy niemalże 7% Chińczyków w naszym kraju. Czym więcej nawet może. Bo nie wiadomo, jaką oni tam religię mają. Wszyscy. Jakbym tak mógł zobaczyć na przykład, gdzie oni głównie przybywają. Nie no, bo oni wszędzie przybywają. O, i Łotwa się wyzwoliła. Czyli Łotwy wyzwolili.
Niemcy. I co się dzieje z tymi anarcho-liberałami? Jakobini. O, Jakobini. Jakobini mogą wygrać. Tak, Jakobinom pozwolę wygrać. No, już tutaj odchodzę. Jakobini, wygrywajcie sobie. Co to jest? Ile was tu jest? 36. Ruszajcie na stolicę. W ten sposób, jeśli oni wygrają, to staniemy się demokracją. A to da... A demokracja daje chyba dodatkowe jeszcze tam punkty, czy tam jakieś procenty, żeby przyjeżdżali imigranci. Jakobini. O, jest. Udało się. Brazylia stała się demokracją. Czy to teraz jeszcze więcej będzie przyjeżdżać osób? Tak, i tutaj żołnierze, żołnierze, żołnierze. Ciągle żołnierze. Wcielać ludzi do wojska. O, i jak wystrzeliła nasza ekonomia z powodu tych wszystkich Chińczyków. Już mogę obniżyć podatki. Wciąż będziemy zarabiać strasznie dużo. No, nawet za dużo zarabiamy. To tak, to z podatki zrobię 50%. Cła obniżę do 0%. Podatki zrobię 50%. I myślę, że tyle wystarczy. O, anarcholiberałowie, nie, nie, nie. O nie, dlaczego wy wybuchliście w Afryce? Jeszcze macie... Jeszcze macie tutaj... murzyńskie tekstury. Tekstury Afroamerykan. O, super. Świetnie po prostu. Najlepiej na świecie. Tylko, że wam się tutaj nie uda, tak jak tu. Portugalia jest w bankructwie. To bardzo dobrze. Nasza populacja w bardzo krótkim czasie zwiększyła się z 2,5 miliona do prawie 3,5. O, tak więc wsiadajcie na łodzie i ruszajcie do Afryki. Bo tutaj jest parę anarcholiberałów ze Skopania. Elektryczność, o, metalurgia. Czy to naprawdę tylko i wyłącznie stąd tak przybywa dużo ludzi? Tak, wszyscy z Chin. O, teraz zaczęli przybywać w ogromnych ilościach również do USA. Nie, ile ich jest. Potrzebujemy posiłków. A czy mogę na przykład zrekrutować wojsko w Afryce? To jest pytanie. Nie mogę. Ile punktów? Skąd to się nagle tyle wzięło tego wszystkiego? Też potrafię oblegać. Jigs. No to teraz się nasz kraj zaczął naprawdę w ekspresowym tempie rozwijać.
aż normalnie muszę armię powiększyć. Razem z flotą. Zmniejszyłem cła, zmniejszyłem podatki. O, i ludzie zaczęli przyjeżdżać. W jeszcze większej ilości. Migracje. 14 tysięcy. Johannesburg. 55 tysięcy ludzi. Gdzie jest ta flota cała? Przeszkadzałem wam płynąć z powrotem. Już potrzebujemy posiłków tutaj. Za dużo tutaj anarchistów. Jeszcze więcej wojska. Co jest? Jeszcze reakcjonaryści, naprawdę. Cholera. Wszyscy wybuchają. A ja nie chcę, żeby wybuchali. Co? Gdzie przegrałem? Co się stało? Co się dzieje? Tylko tracę wojsko. Przez to, że to wojsko się pojawia w miejscach, gdzie oni wybuchli. Nimi zaraz tutaj całą Afrykę przejmą. A co z tym całym... Co z tą całą flotą? Kurde, czemu wszyscy są budowani tutaj? Wszystkie statki są budowane tutaj. Przydałoby się tutaj zwiększyć wszystko. No, ta ekonomia jest taka sobie teraz. Wszystko przez te rebelie. Weźcie, przestańcie wybuchać. Reakcjonaryści. Jeszcze transwalijscy nacjonaliści. Wszyscy tu. Wszystkie wojska tutaj. Przybywać. Potrzebujemy pomocy, bo tutaj... Potrzebna jest pomoc. W odbiciu Afryki z rąk anarcholiberałów. Skąd się ich tutaj tyle wzięło? Pewnie z Chin. tysięcy ludzi na statek i do Afryki. Co jeszcze? Wiem. A właśnie, przecież... czy to nie tutaj? Nie, to nie to. To w modzie było. Dobra. Myślałem, że to tutaj da się swoją politykę migracyjną ustawić. Co jeszcze? Czemu tu płynie jeden? Czemu nie płynie cała ta flota? Aha, okej. Okej, dobra, już. Się naprawiło się.
O. Mauretania odkryła wielkie wojny. Brawo, Mauretania. Śmieszne. Chciałbym ich zaatakować, ale nie mam pewności. Potrzebuję więcej wojska. Oto i ono. No i w 50 parę tysięcy, to tutaj już mogę atakować tych anarcholiberałów, którzy myśleli, że mogą zadrzeć z potęgą Brazylii, której zaraz połowa populacji będzie Chińczykami. Tak? Już pewnie 15%, nie no, 20% jest Chińczykami. To jest straszne. Dobra, więc pokonamy ich i sobie zakończymy ten odcinek, bo już wystarczająco długo. I dobrze nam idzie. Dobrze nam idzie. Tyle tylko mogę powiedzieć. Właśnie dlatego chciałem jak najwięcej tych reform. Żeby jak będą tacy Chińczycy, to żeby móc ich zadowolić. Dobra, tutaj to oni nie mają absolutnie żadnych szans. Bezczelni anarcho-liberałowie. Tak więc ja byłem Treszan, a to była Brazylia. Cześć.